Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z serii Drama na Dramie. Zasypaliście mnie wczoraj ogromem wiadomości na Instagramie oraz na YouTubie, dlatego też postanowiłem dzisiaj stworzyć ten materiał, przyjrzeć się sprawie. No i niestety, okazało się, że Dominik, który jutro będzie walczył o wygraną w polskiej edycji programu Top Model, no niestety ma niezbyt ciekawą przeszłość. Na jaw wyszło, że w 2014 roku Dominik został skazany na prawie pół roku pozbawienia wolności za przestępstwo na tle seksualnym. Amerykańska organizacja, która zajmuje się ochroną praw nieletnich, poinformowała w swoich social mediach o tym, że przestępca bierze właśnie udział w finale polskiej edycji programu Top Model. Dominik dopuścił się stosunku seksualnego z 15-letnią Maggie, no i prawo amerykańskie, oczywiście w zależności od stanu, uznaje za nielegalne odbywanie stosunku z osobami poniżej 16 roku życia, a w niektórych stanach zakaz ten dotyczy osób poniżej 18 roku życia. Internauci dokopali się do profilu matki ofiary, no i znaleźli tam posty dotyczące tego, że Dominik zranił jej córkę. W kolejnym poście Jamelle Williams, czyli matki ofiary, dowiadujemy się, że Dominik został zatrzymany na 60 dni aresztu. Ostatecznie jednak otrzymał wyrok 5 miesięcy pozbawienia wolności. Co ciekawe, matka Dominika próbowała go bronić w tej sprawie i twierdziła, że miał on do zapłaty 20 tysięcy za adwokata oraz 20 tysięcy za kolejną rozprawę, jeśli się nie przyzna. I powiedziała, że właśnie dlatego się przyznał, ponieważ nie miał pieniędzy. Ja myślę, że jest to nieprawda, ponieważ zawsze można się starać o publicznego obrońcę z urzędu. Co jeszcze mnie zaniepokoiło, to fakt, że Dominik prawdopodobnie na castingu, czego oczywiście nie widzieliśmy w telewizji, powiedział o tym, że kilka lat temu został skazany za niewinność. No i tutaj właśnie zadaję sobie pytanie, czy w ogóle telewizja pokusiła się o to, żeby sprawdzić jego historię, za co został skazany oraz dlaczego. Mało tego, okazało się, że amerykańska organizacja, o której wcześniej mówiłem, że oni właśnie opublikowali tą informację, że przestępca jest u nas w finale programu Top Model, napisała kilka miesięcy temu do TVN-u z wiadomością o tym, jaką przeszłość ma Dominik, no i jak się domyślacie, żadnego feedbacku nie otrzymali. Ktoś mi może powiedzieć, że to było dawno, że on odpokutował, dostał swoją karę, ale ja się z tym nie zgodzę. Dla mnie, jeśli ktoś działa z premedytacją, to jest dla mnie skreślone na zawsze. I uważam też, że kara 5 miesięcy pozbawienia wolności za takie okrucieństwo jest totalnie nieadekwatna do tego czynu. Dziewczyna na pewno zmaga się z tym po dziś dzień i z pewnością też odbiło się to zarówno na jej życiu, jak i psychice. Uważam, że nie powinno się promować takich ludzi i jeśli faktycznie to fajnie o tym wiedział, no to jestem po prostu zdruzgotany, ponieważ no, to by świadczyło o tym, że oni nie mają w ogóle żadnych hamulców. I jak się domyślacie, Dominik nie komentował sprawy. Jedyne, co zrobił, no to w sumie zaczął komentować niewygodne komentarze, a następnie w ogóle zablokował możliwość dodawania komentarzy pod jego postami. Dyskusja przeniosła się więc na Instagram jego brata, który powiedział, że jest to fake news. I użytkownik, który zapoczątkował tą rozmowę, powiedział, no, że nie może być to fake news, ponieważ te screeny wyglądają na prawdziwe. W kolejnej wiadomości brat Dominika powiedział, że screeny są prawdziwe, ale jego brat nigdy nie był skazany i też, żebyśmy dali mu po prostu czas na wyjaśnienia. Dominik zrobił przed chwilą live'a i powiedział w nim, że to było dawno temu, że dziewczyna, z którą odbył ten stosunek, wyglądała na dużo starszą. No i mówi też, że gdyby wiedział, że ma ona poniżej 16 roku życia, no to do niczego by nie doszło. Nie wiem do końca, co myśleć po jego słowach, ponieważ no, w internecie jednak znajdują się akta tej sprawy, no i jednak wynika z nich, że on został skazany. Pozostali uczestnicy programu na razie nie komentują sprawy, jedynie co no to Mikołaj usunął TikToki z Dominikiem oraz odobserwował go również na Instagramie i Patrycja w sumie zrobiła dokładnie to samo. Szczerze mówiąc, jestem w ogromnym szoku, ponieważ nie spodziewałem się tego po Dominiku. W programie wydawał się on takim życzliwym, fajnym gościem, a okazało się, że jest zwykłym zbyrolem. I tak mnie właśnie zastanawiało, ponieważ on kiedyś był w nowojorskiej agencji modeli, później jeszcze w jakiejś drugiej i właśnie takie pytanie mi się nasunęło, dlaczego, po co mu właściwie jest ten program w Polsce? Może po prostu wyrzucili go z tych agencji, kiedy dowiedzieli się o jego przeszłości i nie miał już możliwości po prostu dalszej kariery w swoim kraju? Nie wiem, to są moje domysły, ale no po wczorajszym wszystko mi się tutaj składa do kupy. Też mnie zaskoczyły komentarze internautów, którzy tutaj doszukiwali się jakichś teorii spiskowych, bo dziwiło ich to, że ta wiadomość wypłynęła tuż przed finałem. Jakby miała właśnie ona zaszkodzić Dominikowi. Ja się tutaj pytam, serio, no jest naprawdę tyle niepodważalnych dowodów, te posty są z 2013-2014 roku i wątpię, że tutaj ktoś wymyślił sobie taką historię na potrzeby tego, żeby kiedyś mu ten zniszczyć życie. I ku mojemu zdziwieniu, kobiety, które zamieszczały takie komentarze, miały w swoim awatarze błyskawice, więc jakby walczą o prawa kobiet, a tutaj stoją po jego stronie. Dobra, mały update, ponieważ w chwili, kiedy skończyłem nagrywanie, TVN wydał oficjalne oświadczenie, które ogłosił, że Dominik został usunięty z finału programu Top Model i teraz może wam przeczytam to oświadczenie. W związku z informacjami o przeszłości Dominika, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jak się okazuje, w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności. Zostaną wyciągnięte konsekwencje.
No i w sumie to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ ja uważam, że tak jak wcześniej wspominałem, nie powinno się promować tego typu osobowości. Taka kara to tak naprawdę nic w porównaniu z tym, co przeżyła ta dziewczyna. Dajcie znać, co wy myślicie i czy zgadzacie się z decyzją TVN-u. Dobrze, przejdźmy teraz do drugiej sprawy, która jest no, w porównaniu z tą pierwszą niczym, ale chciałbym się nią z wami podzielić. Cały sezon programu Top Model mówiło się, że Weronika nie ma żadnego doświadczenia, że w sumie dopiero je zbiera i się uczy. Jak się okazało, jest ona w agencji modelek minimum od marca zeszłego roku, no i ma na swoim koncie tak naprawdę dosyć sporą ilość zleceń. Wynika z tego, że nie jest ona totalnym laikiem, tak jak to przedstawiano w programie. No i właśnie się zastanawiam, czy był to zabieg, za którym stoi produkcja, czy jednak Weronika postanowiła nie chwalić się swoim doświadczeniem, aby mieć po prostu fory u jury. Jedyne co wiem, to to, że ta edycja jest naprawdę bardzo dziwna i pamiętacie przecież na pewno, że już na samym początku, zanim program zdążył się dobrze rozkręcić, okazało się, że Karolina Płocka skłamała na castingu, mówiła, że znęcała się nad nią w szkole, a jak się później okazało, było zupełnie na odwrót, ponieważ to ona była oprawcą. No i była też druga głośna sprawa, związana z Jackiem Kalibabką, który dopuścił się molestowania pijanej dziewczyny, o czym również nagrałem film. Dramat po prostu i chyba jak się tak przypominam, to w całej historii polskiego Top Model nie było tyle dziwnych akcji, co w tej jednej ostatniej teraz. No cóż, jutro wielki finał programu Top Model, a już w czwartek widzimy się na moim kanale, gdzie skomentuję po raz ostatni właśnie ten finał. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i zachęcam do dyskusji w komentarzach, ponieważ tam na pewno będzie update sprawy z Dominikiem oraz Weroniką. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie mojego materiału i do zobaczenia w czwartek. Cześć!